Proszę Państwa, ja tylko jeszcze chcę na wstępie powiedzieć, że jak są tu z Państwa, znaczy jak jesteście Państwo przed taką decyzją, czy projekt robić, czy nie, to wczoraj mi się niektórzy koledzy pytali, czy byś zrobił coś jeszcze inaczej w tym projekcie, to powiem tak, że w zasadzie bym zrobił wszystko inaczej, ale i nie, prawda, no to z perspektywy czasu teraz tak łatwo powiedzieć. No, niemniej jednak, proszę Państwa, powiem tak, jeżeli ktoś z Państwa chce taki projekt robić, musi się przygotować na pot, krew i łzy. Może krew nie, ale na pot i wasze łzy na pewno. Niemniej jednak musi się także przygotować na to, że czasami poklepią go po waszych plecach. Tu pani dyrektor ma takie powiedzenie, że do tego klepania mamy refluks, ale proszę Państwa, tak niestety jest. Także nie jest to, proszę Państwa, łatwe, nie jest to łatwe zagadnienie z tego względu, że szerokość jego jest bardzo duża. Jak Państwo widzieli, zakres projektu jest duży. Duże są ramy geograficzne. Praktycznie my jesteśmy w każdym powiecie. Dlatego organizacyjnie na początku przyjęliśmy opcję, że jest lider i są partnerzy. Partnerzy lidera upoważniają do organizacji postępowań i zawierania umów. Umowy żeśmy podzielili na takie cztery grupy. Są to umowy dotyczące zarządzania, umowy dotyczące infrastruktury, umowy dotyczące systemów, no i później takie czysto właśnie projektowe, wynikające z jakichś tam uzgodnień właśnie projektowych. Proszę Państwa, projekt odnosił się, czy to, co żeśmy zrobili dla szpitali, odnosiło się do takich trzech właśnie grup. Są to pewne elementy systemu dla regionu, elementy systemu dla podmiotów leczniczych i dla organów właśnie założycielskich. Dla regionu to już oczywiście elektroniczna dokumentacja, e-rejestracja czy portal pacjenta. Dla podmiotów leczniczych to są systemy HIS-owe, systemy ERP-owe, też elektroniczna dokumentacja. Dla organów założycielskich głównie są to systemy BI-owe do zarządzania jednostką, czy też do pewnego monitoringu. Proszę Państwa, platforma działa mniej więcej tak, i cały system tak, jak tutaj Państwo widzą, czyli jest platforma regionalna, do której są podłączone wszystkie nasze właśnie podmioty. Poprzez tą platformę pacjent komunikuje się z poszczególnymi podmiotami, zakładając sobie konto, czy rejestrując się na wizytę, czy podając swoją właśnie dokumentację medyczną. Krótko o funkcjonalności portal pacjenta. Oczywiście on zawiera część informacyjną, część dotyczącą e-rejestracji oraz oczywiście EDM-u, czyli te rzeczy, które są najbardziej dla pacjenta istotne. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że podchodząc do właśnie projektu, żeśmy wyszli z perspektywy właśnie pacjenta, czyli nie podchodziliśmy do projektu pod kątem tego, co dać dla szpitali, bo one mają za mało. Oczywiście szpitale zawsze mają za mało. Jak się Państwo zapytają szpitale, co chcą, no to zaraz całą listę powiedzą, że chcą komputerów, serwerów, to i tamto. Niemniej jednak naszym celem było, żeby dać usługi dla pacjenta. I takie dwie rzeczy, które nam przyświecały, to możliwość rejestracji na wizytę online oraz dostęp do własnej dokumentacji medycznej i obieg dokumentacji medycznej między poszczególnymi właśnie placówkami. Także portal pacjenta to jest ten front page taki naszego projektu. Mogą Państwo wejść ezdrowie.wrotapodlasia.pl, ezdrowie.wrotapodlasia.pl. Mogą Państwo zobaczyć, na komórkach jeszcze się wyświetla słabo, bo takiej funkcji nie mamy, ale jest to w planach. Proszę Państwa, e-rejestracja to oczywiście możliwość zarejestrowania się na wizytę do każdej placówki podpiętej do naszego właśnie portalu, czy do naszej platformy regionalnej, możliwość założenia wizyty, anulowania wizyty, przesunięcia wizyty. EDM dla pacjenta to jest możliwość zobaczenia swojej dokumentacji medycznej, a także możliwość dodania swojej dokumentacji medycznej do właśnie portalu, czyli jak pacjent założy konto na portalu pacjenta, to może także dodawać swoją dokumentację medyczną, jeżeli pójdzie gdzieś do jakiejś tam przychodni, zrobi sobie wyniki, te wyniki ma, bo oczywiście wiemy, że takie przychodnie są, ma te wyniki w PDF-ie czy w innym formacie, może je dodać. Wiemy, że lekarz nie musi tych wyników uwzględniać i z reguły inny lekarz będzie bardzo się tak ostrożnie z tych wyników korzystał. Niemniej jednak taka funkcjonalność jest, wiemy wszyscy, że mamy tych różnych dokumentów w szufladach bardzo dużą ilość. My umożliwiamy dodawanie tych dokumentów do konta pacjenta. Oprócz tych dokumentów, które spływają ze szpitala oczywiście. Jeśli chodzi o EDM pod kątem lekarza, no to lekarz ma możliwość zobaczenia danych wyników właśnie pacjenta na portalu, ma możliwość dostępu do tych wyników w tam trybie krytycznym, ma także możliwość konsultacji z innymi lekarzami, jeśli chodzi o przekonsultowanie pewnych właśnie wyników właśnie pacjenta.
Proszę Państwa, system jest otwarty też na inne właśnie podmioty. Platforma regionalna jest otwarta na inne właśnie placówki. Mamy teraz podłączone 4 placówki z poza projektu naszego. Projekt objął praktycznie wszystkie szpitale w naszym województwie. Niemniej jednak były takie, było kilka takich placówek, które się nie podłączyło. Mamy je u siebie. Jest możliwość do nich także zapisania się na wizytę, przynajmniej co do po niektórych, bo stacja krwiodawstwa nie oferuje wizyt, prawda? Ale jesteśmy otwarci na inne placówki, no niemniej jednak nie mamy kogo na razie podłączać, bo wszyscy są podłączeni u nas. Niewiele jest takich, którzy są niepodłączone. Proszę Państwa, no i teraz realia projektowe, to jest to, co tutaj COZ prosił nas, żeby podzielić się z Państwem co było fajne, i jak sobie z pewnymi rzeczami właśnie poradziliśmy. Te realia projektowe możemy podzielić na takie, problemy czy zagadnienia bardziej na etapie przed właśnie projektowym i jest to przede wszystkim inwentaryzacja i to na co chcę Państwu zwrócić uwagę, to jest naprawdę przed podejściem do projektu trzeba zrobić dobrze inwentaryzację i to musi być bardzo dokładna inwentaryzacja i co więcej, należy tą inwentaryzację parę razy potwierdzać, a nawet jeżeli Państwo będą projektować czas, to na inwentaryzację naprawdę trzeba zaprojektować bardzo dużo czasu, tylko dlatego, żeby potem nie wychodziły takie kwiatki, że ktoś przyjdzie i powie sobie, a ja nie mam drzwi w serwerowni, a ja nie mam sieci, a ja nie mam, załóżmy, komputera i tak dalej, prawda? Bo takie rzeczy się zdarzają, dlatego naszym zdaniem i też to powtarzamy na każdej konferencji, na której nas zapraszają, że inwentaryzacja jest takim pierwszym kluczowym elementem przed podejściem do właśnie projektu. Proszę Państwa, też zakres projektu jest też bardzo ważny, dlatego że my przyjęliśmy taką opcję, że to wszystko będzie lider tak jakby organizował, czyli podpisaliśmy partnerskie porozumienie. W tym porozumieniu partnerskim partnerzy upoważnili nas do tego, żeby w ich imieniu organizować właśnie postępowania. Przed projektem była to też taka zasada, że my musieliśmy bardzo dokładnie spojrzeć na partnerów, co komu potrzeba. Czyli zidentyfikować te potrzeby właśnie partnerów. To jest ten zakres przed właśnie projektowy. Oczywiście analiza stanu obecnego, inwentaryzacja, studium wykonalności, które jest kolejnym elementem projektu, no i wybór wykonawcy takiego, który będzie nam doradzał, wybór takiego jakby, my to nazwaliśmy u nas inżynier kontraktu. Proszę Państwa, realizacja projektu to jest jakby taki kolejny element, co do którego należy się przyjrzeć. Ja te slajdy będę tak szybko leciał, żeby czasu Państwo i za mocno nie zanudzić, niemniej jednak Państwo na pewno je dostaną, będą one dostępne, więc będą mogli Państwo sobie się z nimi zapoznać. Proszę Państwa, realizacja projektu, inwentaryzacja, model komunikacji z partnerami, to jest kolejna rzecz, na którą Państwu zwracam uwagę. Przy projekcie partnerskim, który ma 30 paru partnerów, no, trzeba ten model komunikacji opracować bardzo dobrze, dlatego że same przesuwanie dokumentacji, same przesuwanie papierów między partnerami a liderem zajmuje bardzo dużo czasu. Więc my ten model komunikacji opracowaliśmy w formie strony internetowej, która była wyłącznie dedykowana dla partnerów ohasłowana. Każdy partner dostał indywidualne hasło i mógł tylko na tę stronę wejść indywidualnie. Na tej stronie publikowaliśmy wszelkie dokumenty dotyczące projektu i wszelkie informacje dotyczące projektu. Powiem Państwu, że ta strona dalej funkcjonuje. Dalej w jej podstawie komunikujemy się z właśnie partnerami. Problem, który tutaj na początku żeśmy zauważyli, to zmuszenie partnerów do logowania się codziennie na tą stronę. Oczywiście my tam żeśmy też później wprowadzili newsletter, czy jak to żeśmy zamieszczali, to przychodziła informacja na maila, no ale niestety należy partnerów przygotować do tego, żeby na stronę codziennie wejść, przejrzeć informacje, zapoznać się z nimi, odpowiedzieć na nie, bo były tam dosyć istotne dla nas zagadnienia. Proszę Państwa, to... Słucham? Nie, to było nasze zdanie. My zrobiliśmy to w ramach zarządzania projektem. Własnymi zasobami. Proszę Państwa, kolejną rzeczą to jest pewna organizacja postępowań. Z tej racji, że lider te postępowania organizował i partnerzy lidera upoważnili, no to musieliśmy przyjąć jakiś model, kiedy je ogłaszamy. No Państwo wiedzą, mamy parę dziesięć właśnie partnerów, każdy coś tam chce, a lider robi postępowanie jedno. W tym momencie jest problem, no tak, coś ogłosimy, a później partner powie, no tak, a ja chciałem coś innego,
a tego żeście nie ogłosili. Więc my postępowania ogłaszaliśmy po akceptacji dokumentacji w części partnera stuprocentowej. Czyli jak partner nie miał uwag, przysyłał nam pewien druczek, który samiśmy wymyślili, co do tego, że akceptuje daną dokumentację, wtedy dopiero to szło na stronę internetową i było to właśnie ogłaszane. Do momentu nie braku akceptacji, czyli uwag, żeśmy tą dokumentację przez cały czas konsultowali, to było uciążliwe, bo tak zwana dokumentacja dotycząca dużego softu to było 9 iteracji, czyli 9 razy żeśmy zmieniali tą dokumentację. A biorąc pod uwagę, że ta dokumentacja wpływała do nas drogą mailową, tak, przez portal, przez faks i jeszcze później przychodziło potwierdzenie, tak więc to od razu razy 3 albo 4 czasami. Proszę Państwa, ja powiem Państwu, że my bo przy okazji różnych takich instytucji, które nas kontrolowały, policzyliśmy teczki wszystkie naszej dokumentacji projektowej. Zgadnijcie Państwo, niektórym mówiłem wczoraj na kolacji, ale to niech nie mówią. Zgadnijcie Państwo, ile mamy teczek akt projektowych po tym naszym projekcie. Jest jakaś propozycja z sali? Nie, w liczbach, takich tych, no, segregatorów. 500. 500 mamy teczek dokumentacji projektowej. No u nas w departamencie 430, około 70 w zamówieniach publicznych. Także proszę Państwa, to jest kolejne zagadnienie. Innym zagadnieniem to jest rozliczenie projektu. Czyli projekt jest, był u nas, no, taki model, nasza IZ-ka przyjęła, że projekt jest rozliczany przez właśnie lidera, bo IZ-ka u nas nie widziała właśnie partnerów. Znaczy raz widziała, raz nie widziała, to jak tam sobie chciała, prawda? Ale w kwestii rozliczeń nie widziała partnerów, czyli widziała lidera. Więc my musieliśmy wszystkie te wnioski o płatność, faktury przyjąć od właśnie partnerów, po czym musieliśmy zrobić jeden wniosek o płatność i wysłać to do IZ-ki. No i tam na przykład brakowało kropki i trzeba było wszystko poprawiać od początku, prawda? Taka ciekawostka, powiem Państwu, było raz tak, że mamy ten wniosek o płatność, no i dzwoni ten nasz opiekun z IZ-ki, mówi tak, błąd w liczeniu VAT-u. No i tak, siedzi jedna osoba, liczy ten VAT w danej placówce. Siedzi druga osoba, liczy VAT. No wszystkim się zgadza, nie? W końcu tak ośmieli się zadzwonić do naszego opiekuna, dzwonią, mówię sobie, ty słuchaj, gdzie ten błąd? A ten było tak, 23.23. Gdzie był błąd? Przecinku. Problem właśnie w polskim notacji jest przecinek, a nie kropka. 2 godziny straciła księgowa z jednostki i zespół, żeby znaleźć błąd, prawda? To był tylko przecinek. Także no to takie rzeczy są. Niemniej jednak jest to, proszę Państwa, trudne. Przy projekcie partnerskim musicie Państwo wiedzieć, że model rozliczeniowy będzie determinował na bardzo długi okres czasu, jak później Państwo będą się z tym projektem właśnie borykać i jakie będą mieli Państwo problemy. Jeżeli będzie tak, my przyjęliśmy opcję tego typu, że jest to projekt partnerski i jeszcze to jest ważne, proszę Państwa, czego nie powiedziałem na początku, to jest to, że przyjęliśmy, że każdy partner jest właścicielem infrastruktury sam. Czyli nie ma tak, że my zamawiamy i dajemy w użyczenie. My zamawiamy na ich rzecz, ale wykonawca wystawia fakturę na partnera. Czyli partner u siebie na stan wrzuca system, wrzuca sprzęt i inne rzeczy. Po to chcieliśmy tak zrobić, bo po pierwsze było wtedy takie niebezpieczeństwo, że nie wiadomo, czy to będzie darowizna, czy to nie będzie darowizna. Ja do tego podejdą organy kontrolne. Po drugie, nie wiadomo, co z VAT-em. A po trzecie, uważaliśmy, że partnerzy będą bardziej o ten sprzęt dbali, jak dostaną to na własny stan, a nie no, od urzędu, prawda, w użyczenie. Temu te rozliczenia były zupełnie inaczej. Każdy musiał faktury opisywać samodzielnie, bo te faktury powodowały, że później trzeba było sprzęt wciągnąć na stan w danej jednostce. Proszę Państwa, struktura partnerstwa, to w zasadzie już tutaj Państwu powiedziałem o tym, co tutaj jest wszystko napisane, także nie będę tego za mocno się wgłębiał w to. Etap realizacji. Tutaj bardziej muszę się skupić na tym elemencie 21 umów. Jak Państwo widzą, w ramach tego projektu my podpisaliśmy około 21 umów w imieniu właśnie partnerów. Oczywiście byli tacy partnerzy, którzy sami umowy sobie podpisywali, dlatego że weszli do projektu potem, albo coś u nich się przesunęło. Tutaj pani dyrektor powiedziała wcześniej, że w trakcie projektu to, co na Podkarpaciu teraz się zdarzy, to u nas już się zdarzyło, czyli mamy projekt się realizuje, a nagle zarząd przekazuje szpital komu innemu. Czyli nasz partner w projekcie staje się nagle nie partnerem w projekcie, bo przechodzi pod inny organ zarząd, czy łączy się z innym szpitalem. Czyli musieliśmy jakby przeorganizować cały problem tutaj, prawda?
Inna rzecz, nagle nam partner jeden dochodzi. No właśnie partner szpital uniwersytecki przejął nasze dwie jednostki, czyli dwóch naszych partnerów. Szpital nie był w naszym projekcie, a dwóch partnerów było w naszym projekcie. Ci partnerzy mają podzielone u siebie zamówienia, mają podzielony zakres właśnie projektu, mają wymiarowane, co będzie, a tu nagle się okazuje, że tego nie będzie. I musimy coś z tym zrobić. Jesteśmy na etapie ogłaszania postępowań. Dlatego to jest pewien problem, prawda? Jest pewne zagadnienie, które trzeba przewidzieć, realizując właśnie projekty. Z tego też względu, żeby nie wstrzymywać wszystkich partnerów projektu z ogłoszeniem zamówienia, mówimy, dobrze, ty partnerze zrobisz sobie zamówienia sam. I partner robi sobie zamówienia sam, niemniej jednak musi trzymać ten cel projektu, czyli no, musi się podłączyć, musi te usługi wymieniać, czyli musi system, który sobie kupi, czy sobie zamówi, no, musi komunikować się z systemem naszym ogólnym. Proszę Państwa, osiąganie wskaźników to jest ten etap poprojektowy już. Wskaźniki produktów zostały osiągnięte. Zresztą o tym pewnie Pani Kasia jeszcze więcej powie o wskaźnikach i Państwu pokaże, jak to się u nas wygląda w tam liczbach. Niemniej jednak, jeśli chodzi o użytkowników platformy, to powiem Państwu, że podobnie to wychodzi jak na Podkarpaciu. To są właśnie podobne liczby. Co jest ważne? Ważne jest to, proszę Państwa, że partnerzy muszą czuć, że oni też są odpowiedzialni za wskaźniki projektu. To, co też chcę Państwu powiedzieć, to jest to, że platforma regionalna w województwie podlaskim nie działa sama z siebie. Ona nie działa bez partnerów. Bez partnerów platformy nie ma. I choćbyśmy stali na głowie, to wskaźników bez partnerów nie osiągniemy. Jak teraz są takie pytania od naszych partnerów, co dalej z projektem, czy będziemy coś dalej robić, że Pani to jeszcze o tym powie, to mówimy tak, najpierw pokażmy, że to działa, bo zarząd musi widzieć, że to działa. Jak to działa, to później będziemy sięgali po kolejne środki, żeby to rozbudować, prawda? Niemniej jednak musimy pokazać, że są pacjenci, są e-rejestracje. I tutaj u nas to tak działa, proszę Państwa, że partner musi najpierw nam wypchnąć grafik na portal pacjenta, czyli musi u siebie ten grafik w systemie swoim własnym sporządzić, wypchnąć, musi określić, kiedy pacjent może się zapisać, on się musi u nas pojawić. Wtedy będzie można dopiero się zarejestrować. Bez wypchnięcia grafika i bez pilnowania tego nie ma możliwości, żeby pacjent co zrobił, a bez tego platforma nie funkcjonuje. Pacjent może u nas założyć konto na portalu pacjenta i to jest uproszczone do, że tak powiem, maksymalnie. Czyli pacjent chcąc się zarejestrować na wizytę, podaje swój imię, nazwisko, PESEL, login, imię, nazwisko, PESEL, dostaje link aktywacyjny na maila, po czym aktywuje go i może już się zarejestrować na wizytę. Nie musi się udawać do danej jednostki, nie musi się tam pokazywać, żeby był. Po prostu już może na wizytę się zarejestrować, ale o ile partner wystawi na portalu pacjenta grafik swego lekarza. Co więcej, o ile Państwo wiedzą na pewno, bo też są pacjentami, że często my chodzimy nie do lekarza dyżurnego, tylko do lekarza imiennego. Prawo tutaj jest takie trochę nie do końca jasne, bo tutaj nam partnerzy udowadniają, że prawo nie umożliwia wystawiania grafiku na konkretnego lekarza. Więc część naszych partnerów wystawia grafiki na lekarza imiennie, a część na lekarza dyżurnego. Prawda? Bez tego platforma nie będzie działała. Podobnie jeśli chodzi o właśnie EDM. Z EDM-em tutaj mieliśmy inny problem, dlatego że my zakładaliśmy przy projekcie na samym początku, że będzie PLID i że nie trzeba będzie niestety, no, że tak powiem, się pokazywać już, tylko że na podstawie PLID będzie można sobie konto aktywować i to będzie ta właśnie wiarygodność pacjenta. No tego to nie zaistniało, więc musieliśmy to ominąć. Wymyśliliśmy sposób taki, że będzie aktywacja konta pacjenta PIN-em, no, żeby dostał się do dokumentacji medycznej. To są dane wrażliwe, to niestety trzeba się pokazać już. Czyli jak pacjent złoży konto, to przychodzi do danej jednostki, obojętnie której, mówi, jestem ja, pokazuje swój dowód, pani daje PIN, znaczy generuje PIN w systemie, tam tym HIS-owym swoim własnym, daje PIN dla pacjenta, pacjent wraca, aktywuje sobie konto, od tego momentu ma dostęp do dokumentacji medycznej. I teraz jedna uwaga, nie wracaliśmy, znaczy nie digitalizowaliśmy dokumentacji medycznej przed. Przyjęliśmy opcję, że od momentu systemu jest dokumentacja medyczna. Nie bylibyśmy w stanie ani finansowo zrobić tego, ani chyba za zasobami swoimi, żeby całą dokumentację starą digitalizować. I też co jest ważne, ważne jest to, że jeżeli lekarz w systemie HIS-owym nie wstawi dokumentacji medycznej, to pacjent jej u siebie nie będzie widział. Prawda? To jest też istotna rzecz.
Proszę Państwa, utrzymanie systemu, to w zasadzie już tak się trochę pośpieszyłem też, to Państwu powiedziałem. Obecnie to, co, to, na czym my się teraz skupiamy w tym momencie, to jest weryfikacja, to, znaczy to, na czym się muszą skupić podmioty lecznicze, to jest właśnie weryfikacja poprawności wstawianych właśnie grafików przez podmioty lecznicze, a także zakładanie kont. Natomiast my jako Urząd Marszałkowski skupiamy się na pomocy dla pacjentów. Pacjenci piszą do nas maile, bo oczywiście na portalu pacjenta jest taki link, jak się nie może zarejestrować, czy masz problemy z kontem, z zalogowaniem, napisz maila, te maile do nas trafiają, jest zespół specjalnie do tego powołany, a nie jest członkiem zespołu, siedzi tam. Także ma bezpośredni styk z właśnie pacjentami. Pomagamy dla pacjentów z tym takim wsparciem, jak coś nie funkcjonuje, prawda? Podobnie pomagamy też dla naszych właśnie partnerów, jeżeli coś u nich nie funkcjonuje. Promocja to jest też jakby ten element taki, którym się zajmuje Urząd Marszałkowski, czyli w planach mamy jakby jeżdżenie po szpitalach, bo to też muszą Państwo wiedzieć, że pielęgniarki, te rejestratorki, które są, one nie widzą systemu pod kątem pacjenta, one widzą systemu, widzą system pod kątem swojego HIS-a i e-rejestracji swojej. Czyli one tak jakby stoją po innej stronie, więc my chcemy pokazać, jak system wygląda z perspektywy właśnie pacjenta. Czyli jak, co pacjent zrobi i jak pacjent zrobi tą rejestrację, to ona wtedy trafia i ona dopiero widzi u siebie w systemie to, jak pacjent trafia do niej, nie widzi tego przed, prawda? Czyli my się na tym chcemy skupić. No, niemniej jednak takie warunki są niezbędne, jak tu Państwo widzą, żeby system w pełni zafunkcjonował. No i myślę, że ważne obecne działania to jest właśnie promocja, spotkania informacyjne, współpraca z partnerami, osiąganie wskaźników projektu w PSIS. To jest taka rzecz, którą my musimy się teraz kupić. Przeszliśmy wszystkie możliwe kontrole od ETO poprzez inne instytucje kontrolne. Państwo na pewno o tym słyszeli, nie będę wspominał. Teraz oddam głos dla pani dyrektor. To znaczy jeszcze uzupełniając to, co jest ważne, jeśli chodzi o przyszłość, to przede wszystkim praca i współpraca z partnerami nad rzeczywiście przekonaniem ich do większego i bardziej efektywnego wykorzystywania systemu, przede wszystkim w zakresie informowania pacjentów, bo my możemy rzeczywiście wydać ogromne pieniądze na kampanie informacyjne, medialne. Ja mam przed oczami, tu patrząc na kolegów z centrali, jak jest była taka reklama w telewizji, jak znikają ludzie z urzędów centralnych, bo kręcą w którymś z ministerstw. No niestety to tak się nie dzieje i można rzeczywiście wydać ogromne pieniądze na kampanię medialną, telewizyjną bądź portalową lub jakieś billboardy. Niemniej jednak, jeżeli nie będziemy uświadamiali pracowników, tych, którzy są najbliżej pacjenta, czyli właśnie tych pań z rejestracji oraz samej obsługi, często nawet lekarzy obsługujących, i jeżeli oni nie zrozumieją, że ten system również służy dla nich, a nie tylko jest obciążeniem, to po prostu no, to wszystko nie ruszy i nie spowoduje jakiegoś znaczącego wykorzystania. Przesunięcie w czasie elektronicznej dokumentacji medycznej wcale nam nie sprzyja, wręcz powoduje to, że obostrzenia prawne, czy też uwarunkowania, czy też wymogi, które mogłyby troszeczkę zdyscyplinować niektórych tych, dla których system motywacyjny, pozytywny nie działa, niestety no, powodują to, że wszyscy uważają, że mamy jeszcze na to czas, bo 2019. Tak więc rozumiemy uwarunkowania i Państwa pracę związaną z innymi działaniami, bo być może w innych regionach, w innych jednostkach jest troszeczkę inaczej. Niemniej jednak to wcale nie pomaga, wręcz sprawia, że ci, którzy już się przygotowali, już coś wdrożyli, odsuwają w czasie pewne działania, bo jeszcze nie muszę, bo nie mam nakazu, bo nie jest to w znaczący sposób odpowiednio punktowane czy też opłacane. Tak więc to są takie elementy, na które Państwo musicie również zwracać uwagę. Ja tylko chcę powiedzieć, bo moi koledzy zastanawiają się, czy realizować projekty partnerskie. One są trudne, one są bardzo wyczerpujące, ale mogę powiedzieć tylko Państwu, że równolegle do e-zdrowia realizowaliśmy projekt e-administracja, w których mieliśmy 129 partnerów, samorządy z terenu województwa i realizowaliśmy budowę sieci na 2000 kilometrów, więc po prostu w tym rozmachu i tej masie takiej bezwładności to wszystko się toczyło na tyle, że udało nam się to przeżyć, to jest pierwsza rzecz. Nie mieliśmy czasu zastanawiania się nad tym, czy robimy, czy nie.
bo mieliśmy gotowe pieniądze i mieliśmy taką decyzję, ja to powtarzałam również przed organami kontrolnymi, mieliśmy szansę, wykorzystamy te kilkadziesiąt milionów na rzecz rozwoju informatyzacji w obszarze zdrowia, albo po prostu oddamy to na, nie wiem, na budowę sieci, które albo się zbudują, albo nie zbudują, albo pójdzie to gdzieś w bliżej nieokreślone obszary. Tak więc mieliśmy o tyle prości, że nie dywagowaliśmy, czy robimy, czy to straszne, czy to trudne, czy warto, czy nie warto, po prostu wykorzystaliśmy tę szansę. Ale żeby ona miała jakiś cel, to przede wszystkim jest potrzebne zaangażowanie placówek ochrony zdrowia i tu za chwilę miejmy nadzieję, że kolega się podzieli, a przede wszystkim to, że my podchodzimy kompleksowo do pewnych rozwiązań w naszym regionie i to, że część środków na obszar e-zdrowia poszła w tak zwanych konkursach, czyli realizowały projekty związane z informatyzacją również szpitale, niezależnie od platformy, to nie zmniejszyło nam problemów, proszę mi wierzyć, że to, że odpowiadaliśmy i realizowaliśmy pewne postępowania wspólnie, to przynajmniej mieliśmy nad nimi kontrolę. A mamy też wiele jakby wątpliwości na poziomie instytucji zarządzającej, czyli zarządu województwa, takich, które związane są z tym, że projekty były realizowane niezależnie, częściowo, być może się powielają lub nie nawiązują do pewnych rozwiązań centralnych. I ta przewaga jest regionu, że wymaga ogromnej pracy, ogromnej determinacji, nie unikamy problemów, ale też pozwala w jakimś stopniu zapanować nad tym, co się dzieje w tym obszarze, przede wszystkim wydawania środków związanych z regionalnym programem operacyjnym. Na tyle, dziękuję.